Król poliwęglan. Poznajcie prawdziwych mistrzów poliwęglanu i drewna. To sympatyczni fachowcy, którzy wykonają każdą zleconą im pracę tak, jakby robili to dla siebie. Doradzą, zgromadzą materiał i terminowo wykonają usługę. Spokój, opanowanie, kompetencja i pracowitość to ich nieodłączne cechy. Przedstawiamy Wam Bartka i Damiana, którzy u nas zajęli się zadaszeniem tarasu. Któż z nas nie zmagał się z odwiecznymi problemami remontów, napraw, modernizacji? Nikomu nie trzeba uświadamiać, jak wielki jest to stres, bo i wydatek niemały, życie w trakcie wywrócone do góry nogami, a z ekipami wykonującymi różnie bywa. Najgorzej jak trafi się na tych z nałogami, wtedy to jest kompletna porażka. Dlatego przy wyborze ekipy ważne jest wzajemne zaufanie i szacunek. Wiadomo, że plany często ulegają modyfikacji, bo pogoda przeszkodzi, towar nie dojedzie na czas, zabraknie jakiegoś elementu. Zawsze łatwiej jest przeżyć takie niedogodności z solidną ekipą. Popatrzcie, jak sprawnie Bartek radził sobie z drewnem. Część prac wykonał u siebie, na przykład malowanie belek z KVH. To też usprawniło i przyspieszyło pracę na miejscu. Przy takich pracach jest również dużo czynności przygotowawczych. Potrzeba często rozstawiać rusztowania, przygotować drabiny, zabezpieczyć teren, okleić taśmami różne elementy. Czasami wydaje się, że postępy są znikome, ale to tylko pozory, bo bezpieczeństwo w trakcie pracy na wysokości jest bardzo ważne. Nikt z nas nie chciałby, żeby w trakcie remontu czy budowy komukolwiek stała się krzywda. Przy budowie tarasu ważne było dobranie odpowiednich materiałów. Bartek doradził nam, żebyśmy zamiast surowego, wysuszonego drewna zastosowali drewno klejone typu KVH. Zaletą tego materiału jest to, że nie rozsycha się, nie wypacza po jakimś czasie, nie degeneruje, a odpowiednio zakonserwowany również bardzo ładnie wygląda. W przypadku tarasu, gdzie drewno jest widoczne, ma to ogromne znaczenie. Co to jest KVH? Drewno konstrukcyjne klejone KVH to nowoczesny materiał drzewny suszony do wilgotności 15 stopni, czterostronnie strugany i klejony wzdłużnie na mikrowczepy do długości 13 metrów. Elementy drewniane KVH stanowią idealny materiał między innymi do konstrukcji ścian, stropów, belek do suchej zabudowy czy legarów pod deski podłogowe. Nazwa KVH jest zastrzeżoną dla producentów wytwarzanych przez niemieckie i austriackie koncerny. Nasze drewno konstrukcyjne Bartek kupił w jednej z firm podwarszawskich. Poliwęglan. Drugim elementem bardzo ważnym był poliwęglan. Ponieważ miał być zastosowany na tarasie i chcieliśmy, żeby jak najwięcej światła i słońca docierało do użytkowników, to zdecydowaliśmy się na poliwęglan komorowy przeźroczysty.
Co to takiego jest poliwęglan? Płyty poliwęglanowe produkowane są metodą ekstruzji, ekstrudowania, czyli tak zwanego wytłaczania z żywicy poliwęglanowej w dwóch postaciach – litej i wtedy powstają płyty lite płaskie lub lite profilowane oraz kanalikowej, czyli komorowej. Poliwęglan jest produkowany w trzech podstawowych kolorach – bezbarwnym, opalu oraz brązie. Poliwęglan to lekkie i wytrzymałe mechanicznie tworzywo o wysokiej przeźroczystości. Tworzywo niezwykle trwałe, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, co potwierdzają producenci 10-letnim okresem gwarancji obejmującej odporność na gradobicie, żółknięcie i starzenie. Dzięki temu znajduje on szerokie zastosowanie w budownictwie, ale też w przemyśle i branży reklamowej. Ze względu na właściwości, płyta z poliwęglanu jest idealnym zamiennikiem szkła. Bardzo dobrze sprawdzi się w warunkach, gdy użycie szkła jest niemożliwe. Płyta z poliwęglanu gwarantuje zbliżoną przeźroczystość jak szkło, do 92%, jednocześnie będąc materiałem 9-krotnie lżejszym od szkła zespolonego i 25-krotnie bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne i uderzenia. Prace prowadzone przez Bartka i Damiana przebiegały bardzo sprawnie. Belki konstrukcyjne, w zależności od potrzeb, były docinane na miejscu przy użyciu piły, którą fachowcy ze sobą przywieźli. Montaż odbywał się z drabin lub rusztowań. Przy okazji zostało zabezpieczone i przeniesione oświetlenie tarasu. Trzeba też było przerobić system odprowadzania wody. Po zmianie zadaszenia rynny musiały być inaczej poprowadzone i częściowo wymienione. Wszystkie prace panowie wykonywali samodzielnie, więc nie trzeba było wzywać dodatkowych fachowców. Nawet docięli gałęzie drzewa, które przeszkadzało w montażu zadaszenia tarasu. Prawdziwej ekwilibrystyki dokonywali w trakcie montażu poliwęglanu, bo płyty były długości ponad 4 metry, a daszek znajdował się na dużej wysokości od podłoża. Prace były logistycznie bardzo dobrze rozplanowane, a pogoda ducha i cierpliwość fachowców napawała optymizmem. Bardzo dziękujemy za porządnie wykonaną pracę i trud poniesiony w jej trakcie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia efektu finalnego pracy Bartka i Damiana. Należą im się słowa uznania. Możemy ich z czystym sumieniem polecić każdemu, kto planuje zadaszenie tarasu, budowę altanki, budowę małego domku, garażu, pergoli czy jakiegokolwiek innego obiektu. W drewnie i poliwęglanie czują się jak ryby w wodzie. Polecamy gorąco. Nie będziecie tej decyzji żałować. Teraz możemy się cieszyć tarasem nawet w deszczowe dni. Przyjemnie jest patrzeć na rozpryskujące się po poliwęglanie krople deszczu. W dni słoneczne poliwęglan chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, więc też jest dobrze. A najważniejsze,
że płytki na tarasie i ściany są chronione przed kaprysami aury pod naszym polskim niebem. Bartkowi i Damianowi jeszcze raz z serca dziękujemy i życzymy dobrych klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.